At last the Dark Lord's iron fist encircles the innocence of the Shire. There will be no escape for the hobbits from the war that now enters their quiet borders. The last free men might attempt to aid them, but all must face an overwhelming enemy. Warg riders and great war beasts mass for the attack, and none left alive can withstand their power. Perhaps at last the Dark Lord himself shall come forth to gloat in his triumph. Perhaps then, with Gandalf, we might sell our own lives most dearly. In desperation, Treebeard leads the final march of the Ents. With their aid, and with many halfling archers, perhaps the Shire can resist for a brief while. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym, ostatnim już odcinku Władcy Pierścieni Podbój. No, trochę smutno, że ostatni odcinek i smutno, że najeżdżamy na Shire. Na moje jedno z ulubionych miejsc, bo to jest najbardziej chyba malownicza kraina, jaką w ogóle spotkałem. Dobra, czyli lecimy. Na początek musimy zniszczyć budynki tutaj Shire'u. Trochę mi to przypomina... Jak ktoś grał oczywiście, to pewnie mu też to będzie przypominać. Jedną z misji Władcy Pierścieni, Bitwa o Ziemię 2, Kampania Złych, też była właśnie misja w Shire'ze i też trzeba było je zniszczyć. Też kilka budynków głównych w Shire'ze trzeba było zniszczyć. No i tutaj tak samo, trzeba zniszczyć parę tutaj budyneczków, domów, hobbitów. Musimy uważać, bo to jest naprawdę chyba najtrudniejsza misja z tych wszystkich. Pomimo, że tu są hobbici, ale są też... Pomimo, że to jest Shire, nie hobbici i te sprawy, ale... Hobbici nie są tutaj największym zmartwieniem. Największym zmartwieniem są dla mnie te Enty i kapitanowie, bo są tutaj sami kapitanowie. A Enty i wspomagają jest tu Masaya, to no właśnie jest to trudna misja. Trochę się to na początku męczyłem, ale przeszedłem ją oczywiście. Ojej. Dobra, pierwszy domek zniszczony, jeszcze tylko parę domków. Ten kapitan mnie strasznie denerwuje. Musimy uważać, bo mam strasznie mało życia. Ojej, nie zauważyłem Enta. Dobra, uciekamy. Dobra. Drugi domek zniszczony, szukamy maga jakiegoś. Oj, nie zdążyliśmy. No trudno, łucznik nas zabił. Dobra, szybciutko. Tutaj mamy maga, czyli jedziemy teraz magiem, będzie szybciej, łatwiej, bo on te kule ognia, jego kule ognia są naprawdę bardzo pożyteczne. Oj. Dobra, szybciutko. Mam nadzieję, że doleci. Doleciała oczywiście. Spalimy farmy, jest to jeden z głównych budynków tutaj, na środku chyba Shire'u nawet. Oj, po co ja tą laską walczę, jak mogę błyskawicą. No i hobbici, ojeju, no jak mi smutno. Naprawdę hobbici byli... Ojej, co to było? A to end. Jejku, na czoło sam je wziął. Nie zauważyłem, no to nie moja już była wina. Dobra, lecimy, tam się pali. Chyba zaraz się spali, nie spali się. Dobra, nie używam tego. Albo dobra, użyję to na Enta. Niech się spali, bo mnie denerwuje. A to już zniszczymy tego. Możemy tego zniszczyć? Czemu? Wielka szkoda, naprawdę, trzeba tu granaty. No dobra, ale zniszczony, granat już zrobił swoje. A my lecimy tutaj, oj. No, niestety nie zniszczymy to w ten sposób, no to jest wada tych zwiadowców, ale za to mają potężne granaty. Możemy teraz powalczyć sobie. Oj, ale mi skroił życie. No, więcej was matka nie miała, nie? Aż dwóch. Dobra, kolejny domek zniszczony, jeszcze tylko dwa. Musimy uciekać, mam trzy życia. I mało energii życia też jeszcze. Dobra, spróbujemy zniszczyć tego Enta. Bum. Ciach. Oj, nie udało się. Oj. Ale dobra, zniszczyliśmy domek. To jest najważniejsze. No tutaj by był najlepszy łucznik. Właśnie teraz nie będziemy grać, bo możemy atakować na dystans i dom hobbita weźmiemy w taki sposób, prawda? A już tak to chyba nie weźmiemy raczej.
No. Oś się prosi tam, żeby strzały. Dobra. Ale strefuje. No patrzcie. Dobra, teraz już nie strefuje. No hobici są strasznie mało wytrzymali i to jest wada. W ogóle hobici to jest najsłabsza jednostka chyba w grze, ale są fajni. Co my tu teraz mamy? Zabić wszystkie enty? Już nie pamiętam. A nie, chyba no tak właśnie, drzewca trzeba zniszczyć. Mamy do tej dyspozycji bohatera, Barloga, i to jest bardzo dobry bohater na enty. Nie ma lepszego chyba, bo podpala tym swoim mieczykiem fajnym. Proszę, zobaczcie. Tu nie ma dyskusji. Dobra, jest tu drzewiec. Ojojo, ale dostaję. Zginąłem. No tutaj Barlog jest raczej słaby na enty. Ale Barlog podpala i to trochę osłabiło drzewca. Resztę już zrobimy tutaj wojownikiem, zeskillujemy dziadę tak jak my to zawsze robimy. Dobra, uciekamy. Tutaj nas enty nie wezmą. Ojej, ile ich tam jest. Widzicie to, co ja... Jakby go tu od tyłu wziąć, jak tutaj strażnik jest. Nie! Ale się obrócił. A tu maga żadnego nie ma. Dobra, ale jest. Dobra, mamy go. Chyba już zginie. Jeszcze nie! W ogóle mu chyba życia nie zabrałem. Z tego co zauważyłem. Dobra, weźmiemy maga. Może coś mag działa. Ale to było trochę dziwne, w ogóle życia... Albo zabrało, właśnie sam nie wiem. Palcie się. Zaklęcia obszarowe są jednak OP. Drzewcu, gin! Zaraz drzewie zginie, patrzcie, wszystkie enty poginą. Się palą. Dobra, drzewiec zabity. Teraz trzeba zabić 50 hobbitów, aby wezwać Gandalfa Szarego. Ojojojojojo, te enty mnie tak denerwują trochę. Nie można na nich użyć tego zaklęcia... Jak to się zaklęcie nazywało? Już wam mówię... Fala uderzeniowa, no właśnie. Bo raczej to na nich nie podziała. Ojojoj. Wow. Dobra, szybciutko wstajemy. Trzeba zniszczyć te enty ogniem po prostu. Bo to nie ma co, ogień jest na enty... Jak mi życie stroił, no to nie było fajne. Co my mamy tutaj? Zwiadowcę, no zwiadowca nie będzie dobry na enty, ale dobra, weźmiemy. No, to jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Dobra. Łucznik, zobaczymy jak ty... Trzeba tych entów się pozbyć, bo naprawdę mnie denerwują. Gin! Dobra, ten już zginie. Trzeba zniszczyć hobbitów. Tło lecą. Mak jest tutaj, no niedobrze. Tymi magami to zawsze jest do dupy. Za przeproszeniem, że tak powiem. Śmierdzące hobbity, chyba tak... Chyba dobrze zrozumiałem.
Coś tam było Stickins Hobbit, czyli śmierdzący hobbit, coś takiego. No zgincie! Nie mogę przez tą rzekę się przedostać, bo bym zginął. To, no niestety to jest trochę lipa z tej strony, że twórcy nie dali jakiejś możliwości chodzenia po wodzie. I musimy się przebijać przez ich obronę. No jeszcze trochę hobbitów trzeba zabić. Ale dobry łucznik z tego, prawie całe HP mi zeżar. No jeszcze troszeczkę. Oj! Czy ja w nich trafiam? W ogóle trafię. Ojeju, mag mnie tutaj dręczy. To mi... życie z tym... No! Aż mi się język poplątał, nie wiedziałem co powiedzieć. Po prostu mi życia dużo zabrał. HP takie, damage taki był ostry, że masakra. Ale dobra, no nie mówcie, że od nowa będę musiał tych hobbitów zasranych. Nie mówcie, proszę was. Proszę nie. Nie, dobra, jest dobrze. Gandalf, biały... przybywa do nas. Jest nasz skandal, dziadziuś. I możemy bohatera wybrać, oczywiście nie kto inny jak Sauron, nasz najlepszy bohater w całej grze. O, nie! No nie! Ja już miałem tak parę razy, zapomniałem o tych orłach. No nie, i po... A to było to... O ja. To było do dupy. Aż się zdenerwowałem. Nie, no zdenerwowałem, coś nie zdenerwowałem, ale trochę szkoda. Nie, musimy teraz... wojownikiem tutaj... No, będzie ciężko. Mam nadzieję, że nie zginę pod sam koniec misji, bo to już zabicie Gandalfa to oznacza koniec gry. Dobra, jest bohater. Jeszcze raz. Dobra, teraz ostrożnie z tymi orłami tutaj. Dobra, orły tam lecą, musimy uważać. Dobra, weź mnie nawet tutaj nie bij. Wraca się orzeł, niedobrze. Gandalfie, twój czas nadszedł. Jeju, denerwujesz mnie. No nie, znowu Sauron... O nie, mam jedno życie. To chyba wiecie co zrobię? Dobry czas na skrytobójcę. Ale nie, możemy bohatera wybrać, to dobrze. Ale jeju, jak mnie jeszcze raz zabije End albo ktokolwiek, to będzie lipa. Będę musiał się z wami widzieć po krótkim cięciu. No dla was krótkim, dla mnie będzie strasznie. I no Gandalf cały czas się chowa za tymi Entami. Jakbym cię zrzucił tam do tej... Dobra, jeszcze... Gandalfie, tak jest, Gandalf zginął, koniec misji, koniec gry Władcy Pierścieni. Sauron zdobył całe Śródziemie i pokonał wszystkich. Niestety teraz będzie filmik i moja krótka przemowa po tym filmiku. Bardzo smutny filmik. History is no more for this happy race. Their hobbit holes are now tombs, their party trees kindling. And those who survive are now enslaved by the Dark Lord Sauron. Treebeard was in the end no match for the fury of the orcs. He now serves as a bonfire, into which halfling bodies are thrown. Even the great wizard Gandalf could not stand before the Dark Lord. He has fallen and cannot be restored. His purpose here has ended.
Those who did not fight in this war shall now become the final victims. Their homes shall be burnt, and the future of their children shall be sacrificed upon Sauron's cruel altar. Death and ruin are all that shall remain. For the Dark Lord's cruelty will know no limits, and in the end all shall be destroyed. For now the darkness has covered all living things, and it has claimed us all. No tak się stało, bo zaczęliśmy kampanię Narodziny Potęgi Saurona. Jakbyśmy jej nie zaczęli, to oczywiście wojna o pierścień by tutaj górowała i wszystko by się potoczyło tak, jak się potoczyło. No niestety Sauron zdobył przewagę w Narodzinie Potęgi Saurona. Zwyciężyliśmy, wojna o pierścień, tyle zwyciężyliśmy. Jeżeli nie wierzycie... O, odblokował się nam poziom legendarny. Nie było tego, a teraz już jest. Widzicie, tutaj wszystko zaliczone, czarne wrota. Narodziny Potęgi Saurona też, proszę, wszystko jest. Jeżeli nie wierzycie, tutaj szybka bitwa, raczej tego nie będę pokazywał, to już będzie koniec naszej serii z Władcy Pierścieni. W wieloosobową grę nie da się grać, chyba że przez Hamachi, z tego co się orientuję. Kiedyś było można, ale to dawno temu, chyba w 2008 roku, już jak początek tej gry był. No niestety, a pograłem sobie w tą grę wieloosobową, bo naprawdę jest fajna. I z kuplami można sobie grać, ale tylko na Hamachi, z tego co się orientuję. Nie wiem, nigdy nie grałem w tą grę przez sieć, także nie chcę tutaj kłamać, bo jeżeli kłamie, to mnie poprawcie w komentarzach. Dobra, coś na temat tej gry. No ta gra... Wiem jedno, specjalnie kupowałem sobie lepszy komputer. To w tamtych czasach to miałem jeszcze taki słaby komputer, bardzo słaby. To już w 2008 to było naprawdę początki mojej kariery gamingowej, można tak powiedzieć. Ale specjalnie sobie kupiłem lepszy komputer, procesor chyba 4 albo dwurdzeniowy, już nie pamiętam, że miałem tę grę, bo to chodziło na procesorze dwurdzeniowym, a jeszcze wtedy nie miałem takiego procesora. Sobie specjalnie kupiłem procesor na taką grę i okazało się dobrym zakupem ta gra nawet, bo tylko szkoda jedno, że jest trochę krótka. Pograłbym sobie jeszcze w kontynuację tej części, ale ileż można grać w jedno i to samo w trylogię Władcy Pierścieni, cały czas kontynuację tego, co już znamy od nie powiem ilu lat, no bo w Władcy Pierścieni gry to zazwyczaj powstawały na tym jednym i samym, Wojna o Pierścień, czyli Aragorn, Drużyna Pierścienia, Frodo i tak inne. No jedyna chyba gra, która się nie skupia, to była Wojna na Północy i Bitwa o Śródziemie 2. Z tego co pamiętam, tam nie było Wojny o Pierścień, tylko Wojna na tych częściach południowych właśnie Śródziemia. No szkoda, że tu właśnie mapki tej nie ma takiej ogólnej, to bym wam pokazał, ale nie żal. Ogólnie Władca Pierścieni podbój, jeżeli ktoś nie grał i mnie ogląda, to bardzo polecam tą grę, żeby sobie ją zakupił, ściągnął i pograł, bo naprawdę warta uwagi ta gra jest. Dobra, następny let's play, jaki zastąpił Władcę Pierścieni, to będzie Stronghold, czyli twierdza. Jak już rapsem nie nagrywam, znaczy to nagrywam, ale twierdzę nie będę mógł bardzo nagrywać, będę nagrywał w Camtasium Studio. No i tyle, później jeszcze w Harry'ego Pottera i Więzienia Azkabanu będę nagrywał. To będą takie dwie serie, które będę nagrywał po Władcy Pierścieni Podbój i Harry Potterze Komnata Tajemnic. No dobra, co by to jeszcze powiedzieć, no chyba tyle z mojej strony. Jeżeli macie coś do dodania na temat tej gry, to proszę dzielcie się w komentarzach lub nie wiem, na prywatnych wiadomościach mi piszcie, bo chciałbym usłyszeć opinię waszą na temat tej gry i ogólnie na temat trylogii Władcy Pierścieni. Jeżeli wam się to oczywiście podobało, ta seria, możecie dać łapkę pod tym filmem, skomentować ten film, co chcecie. Jeżeli też chcecie, to jak ktoś pierwszy raz mnie ogląda, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli wam się podoba i chcecie więcej. To mnie zachęci do dalszego nagrywania, bo to jednak jest radość, kiedy człowiek widzi, że kolejny widz na jego kanale się pojawia. No i też te łapki dużo dają do myślenia człowiekowi, żeby jeszcze nagrywał, bo to jest naprawdę duża motywacja. No dobra, ja się tu rozgadałem, a wam pewnie się już nudzi od tego gadania. Dobra, to ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, oczekujcie na kolejne odcinki Harry'ego Pottera i tej twierdzy. Nowe let's play'e już się szykują. Niedługo będę nagrywał. Trzymajcie się, na razie.